Dzień dobry. Witamy. Poznajecie to miejsce? Tak, znowu jesteśmy w Stuttgarcie. Audi Centrum. Piękny podziemny garaż. I nasze Q3. Obsługuje nas oczywiście ten sam sprzedawca co wcześniej, Andreas. Mówił wczoraj, że ma przerwę między 12 a 13. Pojawiliśmy się 11.30, no więc umówiliśmy się, że od auto do jazdy próbnej. On sobie w międzyczasie pójdzie na przerwę, gdzieś do piekarni, zje śniadanie, czy tam drugie śniadanie. I jak skończy wcześniej, to się pojawi w biurze przed 13. My skończymy wcześniej, to też przyjedziemy wcześniej, będziemy dalej załatwiać sprawę. Jak nie, to widzimy się o 13 i będziemy kończyć temat. Parę uwag o aucie już mamy. Andreas zanotował. Ale o tym później. Andreas ma uczennicę. Tutaj przyszła ze szkoły dziewczyna, młoda. Będzie się uczyła na sprzedawcę samochodów. Tak a propos, w Niemczech tak prosto nie można zostać sprzedawcą samochodów, że się zgłosicie do jakiegoś salonu i oni was z otwartymi rękoma przyjmą, trzeba skończyć szkołę. Ostatnio pytałem jednego sprzedawcę w innym salonie Audi, jak to wygląda. No, trzeba skończyć 3-letnią szkołę i potem rok stażu. Ta szkoła jest oczywiście odpłatna, także trochę pieniędzy to kosztuje, żeby zostać tak zwanym automobil Kaufmann. Tak to się fachowo nazywa. No więc, tak jak powiedziałem, nie można sobie po prostu przyjść, złożyć dokumentów i was przyjmą. Trzeba po prostu skończyć odpowiednią szkołę. Zresztą w Niemczech tak jest, że nawet do sadzenia kwiatków trzeba skończyć szkołę. A nie przyjmuje się od tak po prostu ludzi prosto z ulicy, bez przygotowania. Jak chcesz pracować przy śmieciach, musisz skończyć szkołę z tym związaną. Jak chcesz sadzić kwiatki na zlecenie miasta gdzieś na rondach, musisz skończyć szkołę. Jak chcesz pracować w salonie, musisz skończyć odpowiednią szkołę. Po prostu, tak jest. Wymagają ściśle określonego wykształcenia dla danego stanowiska. Inaczej pracy się nie znajdzie.
Okej, okay, co już wiemy? Wiemy, że auto prowadzi się bardzo dobrze. Bardzo dobrze pracuje. Silnik, zawieszenie, skrzynia biegów, sprzęgło. Wszystko pięknie. Szyby oryginalne, lampy oryginalne, prawy przedni błotnik lakierowany i tylko to jedyne z prac lakierniczych. Blacharsko auto nie było tknięte. Opony z 2018 roku w bardzo dobrym stanie. Auto ma około 79 tysięcy przebiegu. Jakoś tak, później podam dokładne dane. Oczywiście również w opisie pod filmem one będą opublikowane. W każdym razie 18 chyba października 2019 roku, czyli całkiem niedawno, auto przeszło serwis. Tutaj właśnie u sprzedawcy, czyli Audi Centrum Stuttgart. Cena za auto na razie 13 920, tyle stało w internecie. Zobaczymy, co powie Andreas. Jak dzisiaj cenę podaje komputer, tego nie wiemy. Wracamy do Andreasa. Zobaczymy, co on ma na swojej liście rzeczy do zrobienia. Ustalimy pozostałe rzeczy i przebieg transakcji. I być może już wkrótce się ponownie zobaczymy przy odbiorze auta. Zobaczymy, jak zdecyduje nasz klient, pan Tomasz. I znowu Audi Centrum Stuttgart. 1000 km przejechane. 10 godzin jazdy w kołach. Dziś wielki dzień. Odbiór auta. Już stoi przygotowane. Wszystko gotowe na odbiór. Zaraz zobaczycie. Zimno. Należy Wam się małe sprostowanie. Otóż serwis, o którym była mowa, że był wykonany w październiku 2019 roku, faktycznie był przeprowadzony w październiku, ale 2018 roku przy przebiegu 73645. Zrodziło to pewien problem, bo salon Audi chciał wykonać serwis olejowy i wymianę filtrów. Niestety panu Tomaszowi się trochę spieszyło, bo chciał odebrać auto przed świętami. Natomiast salon wiedział, że potrzebuje aż 2 tygodni na przeprowadzenie serwisu. W związku z tym strony ustaliły, że cena zostanie obniżona o 480 euro. Czyli wyjściowo auto kosztowało 13 920, cena minus 480 euro. Ostatecznie wyszło i tak 13 908, bo pan Tomasz zamówił jeszcze opony zimowe, nie chciał wracać na letnich. Opony zimowe w kwocie 117 euro sztuka. Na slajdach pokazujemy Wam to wszystko z listy Andreasa, co salon Audi zobowiązał się wykonać przed naszym przyjazdem. Wymiana opon z letnich na zimowe, przypominam, 117 euro sztuka. Montaż uchwytu półki w bagażniku, montaż dekielków do felg, tego brakowało. Pranie tapicerki, tylny fotel nadawał się do wyczyszczenia. Plus wymiana tylnego światła i uzupełnienie dywaników, tego brakowało. To wszystko było na liście Andreasa. I oczywiście to wszystko zostało wykonane. Co z tą wódką, zapytacie? Otóż sprawa jest prosta. To prezent pana Tomasza dla nas za udaną transakcję. 1,75 40% czystości. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. Bardzo. Szacunek. Zawsze pana lubiliśmy. Zawsze. Panie Tomaszu, jeszcze raz dziękujemy. A wszystkim naszym widzom życzymy z okazji nadchodzących świąt i nowego roku
żeby kanał, który teraz oglądacie, miał jeszcze więcej widzów, jeszcze więcej filmów, jeszcze więcej aut. Wszystkiego najlepszego.